Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku. Wybiła godzina zero, no i jestem właśnie u Olgi po odbiór diety. Ja się boję zapytać, co mi wykombinowała, bo przez ostatni tydzień zaczęłam myśleć o tym żywieniu, o tym zmianie i o wprowadzaniu przynajmniej 3 posiłków dziennie. I zdałam sobie sprawę z tego, że to jest naprawdę mega ciężkie i nie wiem, czy będę miała tyle wytrwałości, Olga. No dobra, mów, co mi przygotowałaś. No dobrze, więc tutaj chwilę prawdy, tak? To jest pakiecik dla Ciebie. O tym, co tu jest, zaraz Ci opowiem. To jest taka część właściwa, najważniejsza. Czyli Twoja dieta, Twój program żywieniowy na kolejny miesiąc. Tylko na miesiąc? Tylko? Znaczy w sensie, że na miesiąc za tyle tych kartek ja mam to czytać. Bo tu jest nie tylko program żywieniowy, ja Ci wszystko powiem. Na początku załączyłam Ci Twoją analizę masy ciała, którą robiłyśmy ostatnio tydzień temu, tak? Także tu jest waga, to jest po to, abyśmy monitorowały na bieżąco, będziesz przychodziła na kontrolę, jak to się zmienia. Zawartość tłuszczu to jest jakby najważniejszy parametr. I tak, podstawa przemiana materii, czyli nie powinnaś jeść mniej niż ten poziom, który wynosi 1372, zapamiętaj. Twoja podstawowa przemiana materii wynosi 1372, czyli nie możesz jeść mniej niż ten poziom, żeby nie spowolnić swojego metabolizmu. Całkowita przemiana materii 1921. Czyli tyle musisz jeść, powinnaś jakby jeść, jeżeli chciałabyś dalej utrzymywać swoją masę ciała. Czyli jakby kluczem do takiej prawidłowo skonstruowanej diety redukcyjnej jest znalezienie takiego poziomu energii, który jest między tymi dwiema cyframi, tak? Czyli trzeba wygenerować jakby deficyt energii od tego 1921. Dużo. Kalorii? Nie. Zależy dla kogo, wiesz, są tacy, co przychodzą, tak? I z takimi pacjentami jest w sumie najłatwiej. Tak naprawdę, którzy przychodzą i przynoszą swoje diety, gdzie na przykład po 3, 4, 5 tysięcy kalorii spożywają łatwiej o tyle, że jeżeli łatwo jest wygenerować ten deficyt kaloryczny i oni rzeczywiście najszybciej chudną. Drugą częścią jest analiza tego Twojego jednego dnia spożycia, który mi ostatnio przyniosłeś, tak? No i tak, ja jeszcze zaznaczę, że to nie jest żadna dieta niedoborowa, tą, którą ja Ci sporządziłam. To nie jest jakaś dieta wysokobiałkowa, niskowęglowodanowa, 1000 kalorii czy coś takiego. To jest po prostu dieta, która spełnia zapotrzebowanie na wszystkie składniki, minerały i witaminy, których Ty potrzebujesz. W Twoim jednym dniu spożycia było 754 kalorie. Pamiętasz, mówiłam Ci tydzień temu, że tacy pacjenci są właśnie najtrudniejsi, tak? Którzy przychodzą i okazuje się, że jakby ten deficyt kaloryczny, czy te drastyczne ucięcie kalorii było tak duże, że powoduje to po prostu spowolnieniem wszystkich procesów metabolicznych, tak? No i co? Organizm po prostu adaptuje się do takiego stanu rzeczy. To jest tak, jakbyś dostarczasz mu mało energii, więc on mniej energii automatycznie wydatkuje, tak? I następuje taka stagnacja w spalaniu tłuszczu, o czym też mówiłaś, że masz teraz problemy ze zrzuceniem wagi, tak? Kolejna rzecz. Niedobory. Tak naprawdę prawie że każdy składnik, który zbadałam, witaminy, minerały, błonnik, kwasy tłuszczowe, był w niedoborze. Tutaj dalej sobie poczytasz na spokojnie. Tu jest na wykresach przedstawione, czego było za mało, czego było za dużo. Za dużo było tylko cukru. Chociaż i jego nie było wtedy aż tak dużo, tak? Także było tak, za mało kalorii, za mało tłuszczu, za mało węglowodanów, za mało białka. Za mało błonnika, może za mało witaminy E. Może czego, co było. No. Dobra, to Ci powiem, co było, żeby Ci trochę... Dobrze, i będziesz wymieniać, czego nie było. Dobra, to Ci powiem tak, że spełniłaś normy na witaminę B12, sacharoza, no to cukier, i B2. I B2. Czyli trzy. Także... Nieźle. No. 3 z 20. No i co? Też wspominałam Ci wcześniej o tym, że
to też ma związek z procesem odchudzania, tak? Bo wszystkie witaminy i minerały, już nie wszystkie, ale część witamin i minerałów też bierze udział w różnych przemianach enzymatycznych, hormonalnych. Wpływają na, no, na, jakby na proces też spalania kalorii, tak? Także to ma związek jedno z drugim. Co dalej? Taka mała ilość węglowodanów i kalorii powoduje zwiększony wyrzut, poziom kortyzolu, hormonu stresu w organizmie, który również utrudnia redukcję tkanki tłuszczowej. To wygląda, jak ciągle sobie taka zestresowana. Możliwe. Dobra, tu sobie na spokojnie poczytasz wszystko w domku, do poduszki. Jeszcze czytać mi każe, że jeszcze ci każe czytać. Nie, ale sama mówiłaś ostatnio, że to jest praca umysłowa, która, wiesz, spala bardzo dużo kalorii, tak? To jest twoje słowa. Człowiek musi uważać na to, co mówi, wytknął w każdym momencie. Dobra, u ciebie nie było stwierdzonych żadnych poważniejszych chorób, aczkolwiek mówiłaś, że masz problem po spożyciu mleka. Także załączyłam ci takie też ciekawostki na temat żywienia w nietolerancji laktozy. Czego powinnaś unikać, na czym powinnaś się skupić. Dalej załączyłam też, ostatnio też ci dałam te jakby listę badań, które mogłabyś wykonać. Również załączyłam tak, tutaj. Miałam je wykonać i nie ogarnęłam tematu, ale wykonam. Ale wykonasz. Wykonam. Dobra. I teraz przechodzimy do punktu właściwego, najważniejszego. Tu jest opisane, jak stosować cały ten program żywienia. Ci też o tym opowiem. Tak jak ustaliłyśmy, dla większości pacjentów ja przygotowuję to tak, że na każdy dzień mają rozpisane posiłek, tak? Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Przez to, że ty rzadko kiedy jesteś w domu, że ciągle jesteś w biegu i że tak naprawdę nie masz takiego jednego harmonogramu dnia, opracowałam ci po prostu propozycję około 30-35 śniadań, propozycję około tylu samo drugich śniadań, obiadów i kolacji. I po prostu wstajesz sobie rano, tak? Jeżeli masz więcej czasu, wybierasz sobie stąd śniadanie, no, które po prostu no, dopasowujesz to do tego, czego, co akurat potrzebujesz. Jeśli chodzi o obiady, możesz je jak najbardziej gotować na jeden czy na dwa dni, będzie wygodniej. Dobra, jeszcze może wrócę do śniadań. Są tu takie właśnie bardzo proste rzeczy typu kanapki, typu owsianka, którą wystarczy zalać wodą, dorzucić owoc. Zrobisz to w biegu, dosłownie w 5 minut, jesz, wychodzisz, jeśli musisz. I są takie, ja to mówię, moje ulubione rarytasy, tak? Także jeśli masz więcej czasu, masz ochotę na coś fajniejszego, to możesz sobie zrobić jakiś tam mój ulubiony omlecik, tak? albo jakieś, nie wiem, pancake, coś takiego. Także tutaj jest dowolność, z tym, że ja też zawsze zaznaczam, że fajnie jednak, jakbyś to jak najbardziej urozmaiciła, bo ja jakby witaminy i minerały bilansuję w skali tygodnia. I więc jeżeli ty ciągle będziesz jadła to samo, to jednak nadal możesz się narażać na te niedobory. Także im bardziej będziesz urozmaicała, tym z korzyścią dla ciebie. Drugie śniadania to jest zazwyczaj coś na wynos, tak? Czyli też albo jakaś kanapka, albo sałatka owocowa, albo też płatki owsiane, jogurt z jakimś dodatkiem, serek ziarnisty, jakaś prosta sałatka z warzyw, nie wiem, coś takiego, co rzeczywiście możesz zrobić szybko, pakujesz do jakiegoś pojemniczka, do torebki, lecisz na miasto. Z tym nie powinnaś mieć problemu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i tak oczywiście w każdy posiłek masz rozpisany każdy produkt, tak? Jak przygotować daną potrawę. Masz też rozpiskę i w gramach, i w takich miarach domowych, tak? Czyli na przykład jeżeli piszę chleb, dwie kromki, no to już nie musisz oczywiście tego ważyć, tak? Ale na przykład jeżeli to są, nie wiem, orzechy czy pierś kurczaka, no to już tak ciężko określić. Dlatego w takie rzeczy rzeczywiście warto zważyć na takiej małej wadze kuchennej. I rzeczywiście widzę też po pacjentach, sama po sobie, że im ktoś jest bardziej dokładny, tym są też lepsze efekty zawsze. Dalej są, tak jak mówiłam, obiady. Możesz też, tak jak mówiłam, zrobić je na kilka dni. Są i proste, i trochę tam jakieś bardziej urozmaicone. Wrzuciłam ci kilka takich obiadów, które możesz zjeść na mieście. Miałam kiedyś taką pacjentkę, która właśnie dużo jadła na wynos, więc pochodziłam po różnych takich, powiedzmy, w miarę zdrowych restauracjach i zobaczyłam, co ona tam może mieć mniej, więc oszacowałam ilość kalorii i też tutaj ci wsadziłam kilka takich rzeczy z jakichś tam restauracji czy coś takiego, które możesz jeść, więc jak będziesz na mieście akurat, nie będziesz miała czasu na obiad, możesz sobie skorzystać z tych opcji.
No i oczywiście kolacja. Na kolację czasami wrzuciłam Ci jakąś zupę, tu chyba cztery moje ulubione propozycje. No też możesz równie dobrze gotować ją nawet, wiesz, na 3 dni, na 4, wsadzić do lodówki. Jest tu też dużo właśnie sałatek, takie właśnie kolacjowe historie. Na końcu, tak jak Ci wspominałam, ostatnio załączam listę zakupów. Powiedzmy co 3, co 4 dni. U Ciebie taka lista nie powstała, ponieważ nie masz konkretnych wysiłków na konkretny dzień, tylko sama je sobie dobierasz. No i tutaj mamy moje ulubione zadania kontrolne. To jest co prawda jakaś tam jedna kartka, nic szczególnego, ale jednak mam takich pacjentów bardzo skrupulatnych, którzy rzeczywiście przywiązują do tego wagę i ich to motywuje do działania. O co tu chodzi? Dostajesz tu do mnie zadania, na przykład tak. Nie będę podjadać innych rzeczy spoza planu. Nie będę pić słodzonych napojów gazowanych. Nie będę jeść słodyczy. Pojeżdżę na rowerze, zaznaczyłam Ci opcję na weekendy, tak? Mm-hmm. Jeżeli spełniłaś dane zadanie, zadanie wykonano perfekcyjnie, dostajesz 2 punkty, wpisujesz je sobie sama. Nie wykonano zadania, 0 punktów, tak? I na koniec, czy tam na kontroli przychodzisz do mnie, ja to sobie oglądam, jakiś system kar i nagród wprowadzamy i się z tego rozliczamy. Tylko oczywiście musisz pamiętać, że nie tutaj nie oszukujesz mnie, tak? Nie, no tylko oszukujesz siebie dokładnie. Co jeszcze? Wiem co jeszcze, poczekaj, jeszcze jedna ważna rzecz. To jest książka z zamiennikami produktów i z tabelami kalorycznymi. I o co tutaj chodzi? Każdy posiłek tutaj, na przykład chleb próbki 20 gramów, 2 kromki, ma około 71 kalorii. I tu pisze zestaw numer 1, tak? I tu chodzi o to, że w tej książeczce masz 3 zestawy. Jeżeli nie masz ochoty na ten chleb próbki, albo go nie masz akurat, miałabyś ochotę zamienić go na zwykły chleb, tak? Wtedy możesz znaleźć w tym zestawie numer 1 cokolwiek innego, co ma też 71 kalorii i zamienić sobie ten chleb, tak? Także na przykład przetwory zbożowe to jest strona 18. Tu masz podział też na produkty polecane w umiarkowanych ilościach i w niewielkich ilościach. I szukasz czegoś innego, co też ma 71 kalorii. Na przykład 73 kalorie mają płatki owsiane, ale patrzysz tutaj w 20 gramach, tak? Także możesz sobie, to jest akurat jakiś tam strzał, ale możesz sobie ten chleb chrupki zamienić sobie tutaj na tą daną objętość płatków owsianych, nie? Także mówiłaś, że rzeczywiście ciężko Ci jest jakby trzymać się konkretnej diety, ale jakby wydaje mi się, że wprowadziłam Ci tu dużo dowolności, tak? Możesz sobie sama wybierać posiłek, możesz sobie dodatkowo cokolwiek zamieniać. Ania już bardziej Ci sprawy łatwiej nie mogła. A mam fantazję. Masz, jest tam na drugie śniadanie bodajże. Tylko chciałam właśnie o tym porozmawiać, żeby tej... Ja bym jakby walczyła o to, żeby tej fantazji nie było więcej niż 2 razy w tygodniu. No to da się tak? zrobić, no. No dobra, to będzie nasz kompromis. W tym tygodniu jeszcze ani razu nie zjadłam, super. Więc mam radę. No i tu masz też taką opcję, możesz sobie zaznaczyć, czy dany posiłek Ci smakował, czy średnio, czy nie. I fajnie właśnie, jak później do mnie przychodzą pacjenci po kolejny plan, pamiętają, tak, które posiłki mogę powtórzyć, a które im po prostu nie podeszły i raczej ich już więcej nie używać w takim planie, nie? No. Zwiększyłam tu troszeczkę ilość białka, bo też białko jest takim produktem, który jakby najbardziej zwiększa termogenezę posiłkową, czyli powoduje, nasz organizm potrzebuje najwięcej energii, żeby spalić białko, dlatego w takiej diecie redukcyjnej fajnie jest troszeczkę podnieść poziom tego białka, to jest chyba około 25%. Także to nie jest jakaś tam dawka, która obciąża energię, czy coś takiego, absolutnie nie, ale jak najbardziej z korzyścią dla i dla takiej stagnacji, której teraz doświadczasz, i dla ogólnie redukcji masy ciała. Jakieś uwagi? Pytania? Ani po prostu. Jesteś w szoku. Książkę dostałam. Zwariowałaś. Za ile mogę Cię przyjść z tym? Wiesz co? Od kiedy zaczniesz stosować, fajnie by było, jakbyś tak po 2 tygodniach przyszła do mnie na taką darmową wizytę kontrolną. Wtedy właśnie zważymy się i zobaczymy, jakie są fakty. Tylko od razu Ci mówię, tak, przez to, że jadłeś tak mało kalorii, tak,
to twój organizm potrzebuje troszeczkę czasu, żeby wrócić na taki normalny tryb działania. Także fajnie, że teraz no, są te święta, że dostarczysz trochę tych kalorii, tak jakbyś dodawiasz gazu do palnika. I to może po prostu poskokować tak, że no, że to będzie taki sygnał dla organizmu, żeby wyszedł z tego trybu oszczędzania energii, tak? I po świętach, jak zaczniesz dietę, wszystko powinno przebiegać, może nie wzorcowo, ale wszystko powinno być dobrze i wtedy po 2 tygodniach zapraszam Cię na wizytę kontrolną i zobaczymy, jak to wszystko idzie, nie? Pamiętaj, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zbicie wagi, ale też o Twoje zdrowie, tak, te niedobory. Ale no wiesz, waga jest ważna, nie no, oczywiście, że tak. No ale jakby muszę się liczyć też z tym, że mogę gdzieś tam kilo czy dwa nawet na początku przybrać z powrotem, tak? Tak, to, tak mi się wydaje. Się uzadniedba. Tak, ale tak jak mówię, to naprawdę działa takie podnoszenie kalorii, bo tu nie ma innej opcji tak naprawdę. Ja tu Ci nie mogę, nie wiem, obciąć do 300 kalorii, tak? No także trzeba po prostu być dobrej myśli, musisz mi zaufać i... No i działać, no i zacząć normalnie jeść, tak? Te regularne posiłki. Ufać Ci ufam, gdybym Ci nie ufała, to by mnie tu nie było, ale wiesz, no z tą regularnością. No ale powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B, nie? Dokładnie. Pod poduszkę, a jak włożę pod poduszkę, to wszystko mi przyjdzie do głowy? Nie wiem, z Twoją tą burzą mózgu, nie wiem, czy tam coś jeszcze się zmieści w tym Twoim chaosie myśli. Ale tu masz też takie posiłki, które, zwłaszcza obiady, które myślę, że jak najbardziej i Twojemu mężowi mogą posmakować i zupy, kremy na przykład, Twój synek mały też jak najbardziej może jeść, także myślę, że cała rodzina o tym skorzysta, No męża to ja i tak do Ciebie wyślę. Zapraszam. Bo tyle mu nagadałam, że uznał, że musi w takim razie przyjść do Ciebie i się dowiedzieć, ile powinien jeść kalorii. O. Chociażby dlatego, nie? Ja mówię, przede wszystkim zbadaj, ile masz tłuszczu w sobie. On tak się poklepał po brzuchu. No ja wiem, ile mam tłuszczu. Zobaczymy. Dobra, ja to zabieram ze sobą, przeanalizuję. I po świętach zaczynam działać. Tak. I 2 tygodnie od pierwszego dnia, kiedy zaczynam dietę, tak? Przychodzę do Ciebie na kontrolę, tak. Dokładnie. I wtedy albo będą baty, albo będą pochwały. Ja coś jeszcze wymyślę tutaj, żeby Cię zmotywować. Ale mówię Ci, Ania, najważniejsza jest motywacja, naprawdę. Jak się tak masz tak po prostu, że wyznaczasz sobie cel, tak? Tak, to, ale... Ale słuchaj, podchodzisz do tego, a może mi się uda, a może nie. No zobaczymy, postaram się to zrobić. I czy z takim podejściem kiedykolwiek coś Ci rzeczywiście wyszło? Najważniejsza jest determinacja, naprawdę. Stara, ale to właśnie ze mną jest tak, że jak ja sobie postawię Ci za cel, no, to ja to osiągnę. No to ja czekam. Ale jakoś od dłuższego czasu nie mogę sobie postawić za cel schudnięcia. I tak to wszystko się zawsze rozłoziło, nie? I to dziwne właśnie. Ale no teraz. Miejmy nadzieję. Do siostra powiedzieć. Do wakacji jest jeszcze trochę czasu, więc może mi się uda. Żeby wyjść w bikini. Normalnie. Sezon bikini. Misja bikini. To ja ci dziękuję w takim razie. Gdyś katować. Tak. I widzimy się niedługo. Nie katować, mówisz mi, to jest po prostu rozkosz. Tak. Nie no, musisz się nauczyć, będę się razem z tym uczyć. Mam nadzieję, że kiedyś zrobisz jakiś taki fajny omlet, ten co ja wrzucam czasami na fanpage'a no, i robisz takie zdjęcie. No. A nie myślałaś o tym, żeby mi gotować jeszcze przy okazji? Za dodatkową. A powiem Ci, że kiedyś mogłabym wpaść. No to dobra, to może... Gotowanie z dietetykiem. Dobra, to jest dobry pomysł, okej. Dziękuję Ci również.